Dobrze. Witam Państwa po przerwie krótkiej. Teraz zapraszam na prezentację projektów związanych z Rokiem Romantyzmu Polskiego i zaprezentuje je nam pani Weronika Alertowska z Instytutu Adama Mickiewicza. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj faktycznie chciałabym zaprezentować działania, które... Podejmuje Instytut Adama Mickiewicza w ramach, tak jak już wspomniał, pan Robert Kowalski, obchodzonego w tym roku Roku Romantyzmu Polskiego. Polski Romantyzm to także jeden z filarów programowych Instytutu Adama Mickiewicza. Z okazji, z okazji roku romantyzmu polskiego podjęliśmy naprawdę ogromny wysiłek, aby przygotować dla międzynarodowej publiczności no, ogrom wydarzeń związanych zarówno z samym Mickiewiczem, ale także generalnie z fenomenem polskiego romantyzmu. Jest to ponad 20 projektów, które realizujemy na całym świecie. O wszystkich nie sposób by było tak naprawdę tutaj opowiedzieć. Ja może przybliżę Państwu kilka z nich tak naprawdę. Natomiast to, co jest z pewnością bardzo istotne, bo oczywiście odwołujemy się do naszego patrona, do Adama Mickiewicza i co Państwo zresztą za chwilę podczas tej prezentacji zobaczą, takim punktem wyjścia na pewno do przygotowania, do zaprogramowania wielu wydarzeń stały się oczywiście ballady i romanse, które, których dwusetną rocznicę wydania obchodzimy właśnie w tym, w tym roku. To co jest istotne to to, że w instytucie Adama Mickiewicza chcieliśmy podejść tak bardzo powiedziałabym holistycznie do, do roku romantycznego. W związku z tym te projekty realizowane, filarze polskim romantyzm to nie tylko same wydarzenia, ale także oczywiście odwołująca się do romantyzmu identyfikacja wizualna. A w związku z tym, że naszą misją jest, jest oczywiście promocja polskiej kultury, twórczości polskich artystów z zakresu sztuk wizualnych, muzyki, teatru, to do przygotowania tej identyfikacji wizualnej zaprosiliśmy jednego z no, takich wybitnych, młodych artystów polskich, czyli Jakuba Wojnarowskiego który w poprzednich latach także realizował projekt romantyczny, projekt pod nazwą Sol Salutis. Projekt taki bardzo multimedialny, który prezentowaliśmy w roku ubiegłym między innymi w Stambule, w Paryżu i, i w Wilnie. Tutaj mamy tak naprawdę przykłady wykorzystania tej identyfikacji wizualnej w naszych działaniach. Są to oczywiście zarówno media społecznościowe, gdzie staramy się promować nasze wydarzenia, plakaty, ulotki, ale także gadżety, tak, które związane są z rokiem romantycznym. Tutaj mamy zarówno takie obwoluty do romantycznego notesu, zawierającego właśnie kwiaty, białe kwiaty kojarzone z twórczością romantyków, jak i na przykład tak zaskakujące gadżety, jak widoczna tutaj kostka Rubika i to co ciekawe, jesteśmy pierwszą w Polsce instytucją, która zdecydowała się na wyprodukowanie takiej kostki Rubika w wersji sensorycznej. I to jest także dla nas ważne, taka inkluzywność i kierowanie naszych projektów, naszych wydarzeń także do na przykład osób niedowidzących, do dzieci itd. Tak Myślę, że opowiadając o projektach, które realizujemy, na samym początku trzeba podkreślić taki wyjątkowy program, który rozpoczęliśmy w styczniu tego roku. Jest to autorski program Instytutu Adama Mickiewicza. 44 razy Mickiewicz. To, co w tym programie jest wyjątkowe, to na pewno to, że zaprosiliśmy na zasadzie Open Call instytucje polskie do nadsyłania swoich pomysłów na promocję, promocję działań, wystaw. Przeróżnych projektów związanych właśnie z naszym patronem, ale także generalnie z polskim romantyzmem. W drodze, w drodze no, konkursu wybraliśmy projektów osiem instytucji, które mogą tutaj Państwo zobaczyć na tym slajdzie. Jest to m.in. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Instytut Literatury, Instytut Teatralny, Teatr Stefana Żeromskiego w Kielcach, Muzeum w Wilanowie, Teatr Wielkiej Opera Narodowa, ale także Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Dlaczego ten program jest tak wyjątkowy? No, bo tak jak wspomniałam na samym początku, naszą strategią jest, jest działanie poza Polską, jest promocja wydarzeń międzynarodowych, realizacja wydarzeń międzynarodowych. Stąd najczęściej mimo wszystko naszymi partnerami są instytucje zagraniczne. Tutaj jednak postanowiliśmy wykorzystać potencjał instytucji polskich i potencjał także ich partnerstw zagranicznych. Myślę, że ten program w tej chwili naprawdę zbiera fantastyczne owoce. Mamy, realizujemy w tym roku ponad 20 wydarzeń z tymi partnerami, których wymieniłam na całym świecie. Jest to Japonia, Rumunia, Gruzja, Węgry. I, i faktycznie to, co udało się tutaj myślę, że w ciekawy sposób podkreślić, to to, że. Ten romantyzm jest obecny w bardzo wielu dziedzinach sztuki. W ramach tego programu realizujemy zarówno koncerty, opery, przedstawienia teatralne, ale mamy. Także projekt, którym, którego efektem jest czytanie performatywne. Mówię tutaj o Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Niezwykły projekt, dziady polsko-ajnuskie. I związane z nim pierwsze, pierwsze tłumaczenie na dziadów, na język Ajnów, Język wpisany na listę UNESCO jako język zagrożony no, wyginięciem. W tej chwili, zresztą, jako ciekawostka, bo jest to taki projekt bardzo mocno etnograficzny również. W tej chwili językiem tym posługuje się dosłownie kilkanaście osób na świecie. I ten projekt będzie realizowany już niebawem w listopadzie w Hokkaido. Tutaj mają Państwo taki slajd pokazujący efekt pracy nad innym z projektów. Mówię tutaj o Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Projekt zatytułowany Smaki emigracji Mickiewicz we Francji. Finałem tego projektu była taka próba rekonstrukcji kuchni historycznej przez najlepszych polskich współczesnych, oczywiście szefów kuchni. I taka kolacja, taka próba odtworzenia smaków, o których. Pisał Mickiewicz, miała miejsce w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, we Francji, w minioną niedzielę. Projekt, myślę, że cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Zresztą nasz partner Muzeum w Wilanowie zorganizował tutaj również dodatkowo wykład poświęcony historycznym kulinariom na francuskiej Sorbonie. Kolejnym projektem, który już w mniej oczywisty sposób odwołuje się do dziedzictwa romantycznego, jest projekt, którego jesteśmy producentem, można powiedzieć, i, i głównym organizatorem, my Instytut Adama Mickiewicza. Jest to pawilon polski w ramach 23. triennale sztuk dekoracyjnych i architektury w Mediolanie. Do pracy nad tym pawilonem, nad tą wystawą Greenhouse Silent Disco zaprosiliśmy Muzeum Architektury we Wrocławiu, aby korzystać z ich wiedzy, z ich doświadczenia, takiego know-how. Kurato, kuratorzy to Małgorzata Zuber oraz Michał, Michał Duda, pracujący w Muzeum Architektury. Cóż można powiedzieć o tym pawilonie? Tutaj na kolejnym slajdzie zobaczą Państwo zdjęcia. Myślę, że ten pawilon przede wszystkim odwołuje się za, naszą, za taką naszą tęsknotą do, do natury ale także w bardzo taki twórczy sposób eksploruje ten, ten konflikt tak, pomiędzy, pomiędzy szkiełkiem i okiem, tak, czy mamy ufać nauce, czy, czy jednak swojemu sercu. To, co jest tutaj ciekawe, to to, że do prac nad wystawą Greenhouse Silent Disco zaangaż zaangażowaliśmy nie tylko artystów, kuratorów pracujących nad wystawami z zakresu sztuk wizualnych, ale także wybitnych naukowców. Tym naukowcem w przypadku Greenhouse Silent Disco był profesor Hazem Kaladzi. Z warszawskiej SGGW, który pracuje, bada sposoby komunikowania się ludzi z roślinami. Badania profesora Kaladziego są znane na całym świecie, i faktycznie takie sposoby komunikacji mamy takie możliwości komunikowania się z roślinami mamy. No, i co więcej, Hazem Kaladzi po prostu opracował i zbadał język, którym mówią do nas rośliny. Oczywiście tego języka my nie jesteśmy w stanie na co dzień usłyszeć, natomiast w naszym pawilonie, na naszej wystawie Greenhouse Silent Disco, mogliśmy spróbować komunikować się czy zrozumieć język roślin za pomocą muzyki, za pomocą światła. Na te, na te wrażenia miały, miało wpływ samopoczucie po prostu roślin. Za pomocą skomplikowanej technologii, procesorów opracowanych przez Hazema Kaladżiego, kamer monitor, monitorujących stan roślin, zmieniało się światło, zmieniała się muzyka. Ten projekt, tutaj mówię jeszcze o triennale w Mediolanie, możemy obejrzeć aż do 11 grudnia, także gdyby ktoś z Państwa był na miejscu, to serdecznie zapraszam. W tej chwili jesteśmy przed, przed otwarciem kilku niezmiernie ważnych projektów dla nas. 8 listopada w jednej z najważniejszych paryskich instytucji zajmujących się sztukami wizualnymi zaprezentuje, zaprezentujemy instalację dźwiękową Katarzyny Krakowiak. Where does any miracle start? E, Katarzyna Krakowiak znowu nawiązuje tutaj bardzo do takich romantycznych doświadczeń, do naszej potrzeby zrozumienia tego, co nieznane. E, instalacja dźwiękowa, którą będziemy mogli usłyszeć, e, która będzie też rozbrzmiewać w ogrodach otaczających Jeux De pom. E, otwarcie, tak jak powiedziałam, 8 listopada i będzie mu towarzyszył koncert. E, Trzech sopranistek, które będą próbowały odtwarzać dźwięki owadów. Jest to też taka instalacja poświęcona właśnie tęsknocie za przyrodą, za takim współistnieniem z naturą. Natomiast w tej chwili w Berlinie, aktualnie możemy obejrzeć kolejny projekt, również niezwykle ciekawy, The Romantic, kuratorem jest Mikołaj Baliszewski. Cóż, może pokażę tutaj kolejne zdjęcia po prostu. Widzimy na nich narratora, który opowiada, bo trudno to nazwać, tylko recytacją, jeden z najważniejszych wierszy Mickiewicza, romantyczność w można powiedzieć takim kongenialnym tłumaczeniu Odena, wybitnym tłumaczeniu Odena, do którego udało nam się pozyskać prawa. Wideoinstalacja jest widoczna nie tylko w Galerii Berlińskiej, jest to Galeria Instytutu Polskiego w Berlinie ale także możemy ją zobaczyć już z ulicy, w takich ogromnych witrynach Instytutu. Ona ma po prostu, wykorzystując takie narzędzia bardzo charakterystyczne dla świata reklamy, świata konsumpcji, wykorzystując te narzędzia, ma zainteresować przechodniów, no jednak tym doświadczeniem romantycznym, krótko mówiąc. Przed nami także premiera koncertowa, węgierska premiera koncertowa ballet i romansów na jazzowo utworów, które na zamówienie Instytutu Adama Mickiewicza przygotował Nikola Kołodziejczyk, jeden z takich najciekawszych młodych polskich kompozytorów jazzowych obecnie. Co ciekawe, co ciekawe, teksty, bo są to współczesne reinterpretacje tekstów Mickiewicza, teksty opracował tutaj Jacek Budyń Szymkiewicz, który nie żyjący już, którego być może część z Państwa zna z... Z nas działalności na przykład zespołu Pogodno. Myślę, że będzie to naprawdę wielkie wydarzenie i, i taka zupełnie nieoczekiwana wersja ballad i romansów. To wszystko 9 listopada w Budapest Music Center w Budapeszcie. Natomiast i na tym pewnie będę chciała skończyć oprócz takich projektów, które są przełożeniem języka romantycznego na język współczesny, oczywiście staramy się wspierać działania, które, które po prostu po prostu no... Odtwarzają, odtwarzają absolutnie genialne, genialne utwory, genialną twórczość, już klasyczną. Takim projektem był Moniuszko 150, seria koncertów w wykonaniu dyrygenta Andrzeja Szadejko, które prezentowaliśmy publiczności berlińskiej, ale też publiczności wileńskiej. Na przełomie maja i czerwca tego roku. Te koncerty zostaną, zostały zarejestrowane już wkrótce, jesienią tego roku, pod koniec listopada, ukaże się, ukaże się wydawnictwo muzyczne Płyta, która właśnie jest takim koncertowym podsumowaniem, podsumowaniem twórczości Stanisława Moniuszki. Także dziękuję Państwu bardzo i oczywiście zapraszam na wszystkie wydarzenia organizowane przez nas, i te europejskie, i te poza Europą. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za informację o wszystkich wydarzeniach, do których możecie dołączyć, by partycypować w tych uroczystościach i w tych wspaniałych aktywnościach, które Instytut Adama Mickiewicza zaprezentował. Myślę, że należą się wielkie brawa, chociaż przedstawicielka Instytutu już zeszła z naszej sceny, ale bardzo dziękuję. Drodzy... Państwo drodzy kochani, będzie troszeczkę dłuższej przerwy, ja jeszcze zaproszę do siebie na moment Roberta, bo mamy maleńkie jakby zmiany w planie i on tutaj nad tym czuwa, ja czuwam silnie nad tym, żeby było na czas, a Robert nad planami. Więc też yy, nie obraźcie się, jeśli kogoś tak poganiam jakby, ale jestem przewrażliwiona na punkcie tego, żeby było czasowo. Yy, oddam ci na moment, żebyś zapowiedział proszę, dobrze? Tak, odrobinę zmieniły się nam się plany, ponieważ nie dojechała jedna z prelegentek, pani Maria Molenda, doktor Maria Molenda. Także ona podesłała nam prezentację swoją w formie filmiku i ten filmik będzie dostępny na transmisji. Jeżeli ktoś zaś ogląda online, to będzie mógł go obejrzeć o 14 zgodnie z planem, natomiast nie będziemy go puszczać tutaj, będzie po prostu dłuższa przerwa obiadowa. Bo to są te kwestie techniczne, które gdzieś no, jakby nie można puścić głosu tutaj, stąd to wynika. Także będzie taka dłuższa przerwa obiadowa, ale też myślę, że przyda nam się wszystkim, bo złapiemy oddech, wzmocnimy się i będziemy mieli siłę jeszcze na następne cztery prelekcje. Myślę, że ta siła jest nam bardzo potrzebna. Więc o której, Robercie? My tutaj na żywo widzimy się o 15.00. Więc do 15 i zapraszamy do powrotu, byśmy do tej 19 mogli yy, świętować dalej. Aha. Tak, a czter, właśnie chciałem powiedzieć o 14. Wiesz, osoby, które oglądają online, o 14 godzinie zaczynają już na nowym linku. To, to Pierwsza transmisja już się teraz kończy. Dziękujemy. Dobra. To co, dzięki serdeczne, do zobaczenia. I raz jeszcze brawa, może po tej przerwie dla wszystkich prelegentów i dla nas na wzmocnienie moralne, na wzmożenie ducha. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.